Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dziś chciałbym wrócić do tematu wypowiedzi Andersa Rasmusena, byłego sekretarza generalnego NATO. Wspominałem o tym w ostatnim odcinku, omawiając problem najemników z Polski walczących na Ukrainie, natomiast wydaje się, że. Problem jest znacznie większy i sama ranga tego oświadczenia Andersa Rasmusena, tej wypowiedzi jest na tyle duża, że warto temu poświęcić nieco więcej miejsca. Szanowni Państwo, przypomnę tylko, że w dniu 7 czerwca 2023 roku brytyjski dziennik Guardian opublikował informację, że były sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen, który pełni obecnie funkcję oficjalnego doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oświadczył, iż grupa państw NATO może być skłonna do wysłania wojsk na, Ukrainie, na Ukrainę, jeśli państwa członkowskie, w tym Stany Zjednoczone, nie zapewniłyby Kijowowi takich namacalnych gwarancji bezpieczeństwa na szczycie sojuszu. W Wilnie. Warto zauważyć, że Rasmussen, który, tak jak powiedziałem, jest obecnie doradcą prezydenta Zełęskiego, był również jednym z autorów bardzo istotnego, bardzo istotnego dokumentu, a mianowicie Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa tutaj razem z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andriem Jermakiem. O tym jeszcze za chwilę powiem, mimo iż już w podcaście geopolitycznym w ubiegłym roku bliżej przedstawiałem Państwu jakby założenia tej, tej koncepcji, ale one powracają i to jest bardzo istotne. Jest to także namacalny taki dowód, że ten wpływ Rasmusena na Ukrainie jest całkiem spory, więc warto Uważnie słuchać, co ten polityk, polityk mówi. Anders Rasmussen ostrzegł, że nawet jeżeli jakaś grupa państw zapewni Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa, to być może inni członkowie NATO nie będą chcieli, aby kwestia członkostwa Ukrainy w NATO została w Wilnie zatwierdzona. I tutaj warto także zauważyć, iż iż Jens Stoltenberg, czyli obecny sekretarz generalny NATO, powiedział, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa będzie na porządku dziennym w Wilnie, ale dodał, że NATO zgodnie z artykułem 5 traktatu waszyngtońskiego zapewnia pełnoprawne gwarancje bezpieczeństwa tylko pełnoprawnym Członkom. I, to, i to, to oczywiście jest bardzo istotne. I tutaj Rasmussen powiedział, cytuję: Jeśli NATO nie może uzgodnić jasnej ścieżki rozwoju dla Ukrainy, istnieje wyraźna możliwość, że niektóre kraje podejmą działania indywidualnie. Wiemy, że Polska jest bardzo zaangażowana w konkretną pomoc dla Ukrainy i nie wykluczam. Takiej możliwości, że Polska zaangażuje się jeszcze mocniej w tym kontekście na szczeblu narodowym, a za nią pójdą kraje bałtyckie, być może z uwzględnieniem możliwości wysłania wojska na miejsce. Koniec cytatu. Więc, szanowni Państwo, mamy tutaj wyraźną deklarację, że Polska mogłaby zaangażować się jeszcze mocniej i wysłać. Swoje wojsko, swoje siły zbrojne właśnie na, na Ukrainę. Kolejny cytat z Andersa Rasmusena. Myślę, że Polacy poważnie zastanowiliby się nad wejściem i utworzeniem koalicji chętnych, gdyby Ukraina nie dostała nic w Wilnie. Nie należy lekceważyć polskich. Odczuć Polacy czują, że Europa Zachodnia zbyt długo nie słuchała ich ostrzeżeń przed prawdziwą rosyjską mentalnością. Koniec cytatu. Mamy tutaj bardzo charakterystyczne uchwycenie, no, powiedziałbym, czegoś, co możemy nazwać takim romantyczną częścią polskiego charakteru narodowego. Pokazanie, że Polacy. Poprzez fakt, że nie zostali docenieni przez Europę Zachodnią, czy przez wiele lat nie byli doceniani, czy przez wiele dekad nie byli doceniani przez Europę Zachodnią, będą starali się właśnie pokazać, Swoją, swoje zaangażowanie, czy pewną swoją nawet nadgorliwość, jeśli chodzi o kwestie włączenia się do wojny na Ukrainie. I to jest oczywiście pytanie, czy Anders Rasmussen mówi tutaj tylko i wyłącznie o swoich pewnych odczuciach, czy, mówi o, czy jest to pewna forma takiego, takiego oddziaływania psychologicznego, czy rzeczywiście operuje konkretnymi informacjami, czy ma konkretną wiedzę, że takie plany są, że takie plany są przygotowywane, jeżeli chodzi o wejście sił zbrojnych Rzeczypospolitej, potencjalne oczywiście na Ukrainę. No i tutaj trzeba również, trzeba również dodać, iż były sekretarz generalny NATO powiedział, że szukanie takiej pomocy wojskowej przez Ukrainę byłoby jego zdaniem całkowicie legalne. I oczywiście wszystko rozbija się o ten najbliższy lipcowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. No i w, w tym momencie też warto zauważyć, iż Rasmussen dodał, że konieczne jest, aby Ukraina otrzymała pisemne gwarancje bezpieczeństwa. I to jeszcze, jego zdaniem, najlepiej przed szczytem, ale uwaga, poza ramami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdaniem Andersa Rasmusena takie gwarancje musiałyby obejmować z jednej strony wspólną wymianę informacji wywiadowczych, ale z drugiej strony także wspólne szkolenie żołnierzy zwiększoną produkcję amunicji no i dostawy broni które miałyby Ukrainie wystarczać do powstrzymywania Rosji przed kolejnymi przed kolejnymi atakami no i w tym kontekście szanowni państwo też trzeba tutaj podkreślić że były sekretarz generalny NATO ostrzegł że same gwarancje bezpieczeństwa nie wystarczą i że jakby potrzebne są, y, potrzebne są konkretne, y, konkretne kroki konkretne kroki tutaj dodał i że historia jego zdaniem pokazuje, iż pozostawianie Ukrainy jak to ujął w poczekalni na to na czas nieokreślony jest Niebezpieczne. I Rasmussen tutaj stwierdził, że nawet jeżeli na szczycie w Wilnie nie udałoby się wystosować zaproszenia dla Ukrainy do NATO, to można by wspomnieć o możliwości wystosowania takiego zaproszenia w Waszyngtonie w przyszłym roku, w roku 2024. Dodał przy tym, że ta ścieżka do członkostwa powinna wykluczać stawianie jakichkolwiek warunków wstępnych, no, takich jak konkretny plan działania dotyczący członkostwa w NATO. Zresztą Tutaj powołał się na przykład Szwecji i Finlandii, które też nie musiały przyjmować takiego szczegółowego planu działania w ramach swojej ścieżki członkostwa. Natomiast odrzucił Rasmussen odrzucił całkowicie argument, że Ukrainie nie można by zaproponować członkostwa w NATO przed zakończeniem wojny, twierdząc, że zapewniłoby to Putinowi prawo weta. To zdecydowanie duża różnica między tym, co powiedział ostatnio Jens Stoltenberg, Mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym, kiedy powiedział, że warunkiem no, takim wstępnym do członkostwa Ukrainy w NATO byłoby zwycięstwo Ukrainy w wojnie, po prostu zakończenie tej wojny. Widać, że spora część urzędników natowskich, że spora część także generalicji, polityków państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego boi się po prostu wejścia w otwartą konfrontację. Z Moskwą i tutaj chciałbym, Szanowni Państwo, odwołać się do tego projektu Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa. Przypomnieć kilka najważniejszych jego punktów, ponieważ wydaje się, że to jest bardzo istotny kompas, taka istotna busola, którą, którą kieruje się obecnie spora część administracji, spora część establishmentu państwa ukraińskiego. Przypomnę tylko, że we wrześniu 2022 roku szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, Jermak i właśnie Anders Rasmussen przedstawili Wołodymiu, Zełęskiemu rekomendacje dotyczące takiego strategicznego partnerstwa między Ukrainą a państwami gwarantami tego ukraińskiego bezpieczeństwa przedstawione wówczas propozycje opierały się na idei stworzenia koalicji gwarantów bezpieczeństwa dla Ukrainy. I te gwarancje powinny być oparte, zdaniem Jermaka i Jar Rasmusena, na systemie porozumień w ramach dokumentu o wspólnym partnerstwie strategicznym. Kijowski Traktat Bezpieczeństwa miał, miałby zjednoczyć taką podstawową, powiedzielibyśmy, fundamentalną grupę państw sojuszniczych i Ukrainę. I to jest bardzo istotne, bo do tej grupy państw gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy mieli miałyby należeć takie państwa jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Australia, Turcja, a także państwa skandynawskie i bałtyckie. widać tutaj bardzo takie, no można powiedzieć taką dużą pewność ze strony byłego sekretarza generalnego NATO i zresztą także szefa kancelarii. Prezydenta Ukrainy, że te konkretne państwa byłyby takimi właśnie podstawowymi gwarantami. Oprócz tego, oczywiście, pojawiły się w tym projekcie Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa różnego rodzaju sugestie dotyczące. Wsparcia finansowego dla Ukrainy, wsparcia, wsparcia, jeżeli chodzi o uzbrojenie, dofinansowania bazy przemysłowej Ukrainy, tej obronnej, militarnej bazy, bazy przemysłowej, intensywne misje szkoleniowe, wspólne ćwiczenia pod auspicjami Unii Europejskiej i NATO itd. Tak Widzimy zatem, że nie jest to pomysł nowy, że to cały czas jest procedowane, że cały czas odbywają się rozmowy w tym, w tym zakresie, jak zwiększyć tak zwane gwarancje bezpieczeństwa dla, dla Ukrainy. Tutaj myślę, że spora część także establishmentu Ukrainy dobrze pamięta Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku. No i wiemy doskonale, że spora część państw natowskich nie będzie chciała włą szybkiego włączenia Ukrainy do NATO, no nie chcąc oczywiście konfrontować się bezpośrednio militarnie z Rosją, czy z, Ros z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi, czy też tworzyć do dążyć do starcia dwóch bloków. Polityczno-militarnych, czyli z jednej strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, z drugiej strony Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Stąd te wszystkie pomysły na takie alternatywne formy bezpieczeństwa dla Ukrainy. No i niestety, Szanowni Państwo, Polska jest w każdej z tych propozycji wymieniana jako jeden z tych podstawowych gwarantów bezpieczeństwa dla Ukrainy, gdzie kompletnie nie mówi się o żadnych warunkach wstępnych, nie mówi się o żadnych, żadnych progach. Nie mówi się o rozliczeniu wspólnych, no, o rozwiązaniu tych problemów, które istnieją w stosunkach polsko-ukraińskich. Mówi się cały czas o tym bezwarunkowym wspieraniu Ukrainy. No i wielką tragedią w mojej ocenie byłoby włączenie Polski do, do nienaszej wojny, do cudzej wojny. Niestety widać te próby. Takiego powiedziałbym psychologiczno-informacyjnego oddziaływania na społeczeństwo polskie, aby przygotowywać się do zwiększonego wsparcia dla Ukrainy, jeszcze zwiększonego, mimo tego ogromnego. Bezwarunkowego wsparcia, które zostało już przekazane. W mojej ocenie jest to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym, a czynienie z Polski zakładnika bezpieczeństwa Ukrainy, no jest kompletnie, kompletnie irracjonalne, jeśli chodzi o politykę, politykę realną. Dziękuję Państwu za uwagę. A tych z Państwa, którzy są zainteresowani bliżej tematyką Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa, zachęcam do wysłuchania odcinka numer 586 podcastu geopolitycznego. Do usłyszenia.